Witamy w firmie Viatec. W sercu Doliny Lotniczej, zaraz obok lotniska Rzeszów-Jasionka, gdzie wspólnie z Konradem dowiemy się, jak podejście z pasją i dbałość o detale zaowocowało nawiązaniem współpracy z firmą HPM. Idziemy do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Zapraszamy panowie do siebie. To może za wami. To idziemy. Chciałem panu pokazać naszą zabawkę. Dokładnie tak. Jest i ona. Jest i ona. Bramowe tak. Centrum. A jeżeli jesteśmy przy nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązaniach, to świetnie poradziliście sobie z cyfryzacją u was w firmie. Jak pan tak, to zrobił? Tak, to prawda. Wykorzystując środowisko SolidWorks, projektujemy detale w 3D. Żeby ograniczyć naszą pracochłonność przygotowania rysunków, stwierdziliśmy, że opracujemy specjalne kody, które obrazują graficznie wymiarowanie, tolerancje na bryłach i w ten sposób dział technologii, przygotowując program do obróbki na maszynie, będzie w stanie go zrobić szybciej, nie skupiając się na wymiarowaniu rysunkach 2D. Świetnie. Więcej o firmie Viatec oraz współpracy między naszymi firmami opowie pan prezes Wiesław Śmiałek w kolejnej części. Firma Viatec specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji maszyn specjalnych, zautomatyzowanych, zrobotyzowanych linii i stanowisk produkcyjnych dla różnych branż przemysłu. Zrobotyzowane stanowiska powstają głównie w oparciu o roboty firmy Fanuc, której jesteśmy przedstawicielem. Wykonujemy projekty jednostkowe, dedykowane pod konkretne wymagania klienta, które pozwalają na kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z procesami produkcyjnymi oraz wydatnie podnoszą ich jakość i wydajność. Ze względu na specyfikę naszej produkcji oraz wymagania związane z 5-osiową obróbką detali o dużych gabarytach związanych z programem rotacyjnym, zaczęliśmy przeglądać specyfikację dużych bramowych centrów obróbczych dostępnych na rynku polskim. Podczas wielu rozmów prowadzonych z różnymi firmami związanych z ewentualnym wyborem obrabiarki, szczególną uwagę zwróciliśmy na ofertę firmy HTM, która jest przedstawicielem japońskiej firmy Okuma. Firma HTM wykazała się dużym profesjonalizmem, a jej oferta wstępna była najbardziej zbliżona do naszych oczekiwań i wymagań technicznych. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w porównaniu z innymi ofertami oferta firmy HTM okazała się najlepszą pod względem cen, konfiguracji oraz jakości, jakie oczekiwaliśmy od bramowego centrum obróbczego. Nasz wybór padł na bramowe centrum obróbcze MCR A5C2-30x65. Głównie ze względu na specyfikę i różnorodność naszej produkcji oraz wymagania obróbcze, począwszy od dużych konstrukcji spawanych, poprzez elementy mniejsze typu płyty nośne, elementy ustawcze lub bazujące. Ten rodzaj obrabiarki według nas jest najbardziej uniwersalny, w szczególności jeżeli dotyczy to produkcji jednostkowej lub małoseryjnej, a taka właśnie dominuje w naszej firmie. Nie bez znaczenia była dla nas również legendarna jakość i niezawodność obrabiarek Okuma oraz dokładność obróbki w pełnym zakresie pola roboczego. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia związane z wielomiesięcznym użytkowaniem tej obrabiarki, mogę powiedzieć, że podjęliśmy słuszną decyzję biznesową, stawiając na firmę Okuma i jej przedstawiciela firmy HTM. A przyszłościowy rozwój naszego parku maszynowego myślimy oprzeć na obrabiarkach tej marki. Dziękujemy panom serdecznie za wizytę. Dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy. Do widzenia. Na tym kończymy naszą wizytę w firmie Viatec. Dziękujemy za uwagę. Jeżeli chcecie państwo dowiedzieć się więcej o bramowych centrach fryzarskich Okuma, zapraszamy do kontaktu z naszymi regionalnymi inżynierami sprzedaży. Śledźcie także nasze media społecznościowe. Do zobaczenia.